Cześć, z tej strony Justyna z kanału kochamzabawki.pl. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam bardzo ciekawą zabawkę. Jest to Safari Pinball, przeznaczony dla dzieci od 18 miesiąca życia. Zabawka jest od firmy Hasbro z serii Play School. W zestawie znajdziemy grę oraz instrukcję obsługi. Gra prezentuje się naprawdę pięknie. Mamy tutaj 4 zwierzaki, są one bardzo kolorowe i uśmiechnięte. Mamy żyrafę, która rusza głową. Mamy małpkę, która jest nieruchoma, ma ciekawe kolory, jest fioletowo-pomarańczowa. Niżej znajduje się pomarańczowy hipopotam, który wydaje śmieszne dźwięki, coś tam sobie wcina. Ostatni element to krokodyl. Mamy tutaj jego ciałko naklejone na naklejce, a także ruchomą głowę, dzięki której nasze kulki będą się poruszać. Cała zabawka umieszczona jest na pomarańczowym plastiku. Ozdobiona jest dodatkowymi ozdobnymi naklejkami. Szyja naszej żyrafy, jak widzicie, jest przezroczysta. Ozdobiona różnymi kształtami. W środku widzimy specjalne elementy ruchome, dzięki którym nasze kulki będą się poruszać. Kulek mamy sporo, jest ich 6. Ich kolory to czerwień, pomarańcz, kolor żółty, fioletowy, niebieski oraz różowy. Kulki będą spadać po takich specjalnych zboczach trawiastych. Są one w takim kolorze turkusowo-zielonym. Powtarza się on również na liściach na zewnątrz. Cały tył naszej zabawki jest w kolorze żółtym i widzimy tutaj sylwetki tych samych zwierzaków, które znajdują się z przodu. Mamy tutaj małpkę, hipcia, żyrafę oraz krokodyla. Mamy tutaj również symbole piłeczek. Pod spodem znajduje się miejsce na umieszczenie 2 baterii typu AA. Wszystkie nasze kulki znajdują się na dole. Aby rozpocząć zabawę, należy nacisnąć głowę krokodyla. Dzięki czemu kulka wpada na samą górę, przelatuje za głową żyrafy i napotyka małpkę. Za pomocą ruchomej rączki naszej małpki piłka opada niżej do hipopotama. Głodny hipopotam pożera piłeczkę, która ląduje z powrotem na dole. Sprawdzimy działanie jeszcze raz. Naszej zabawie towarzyszą zabawne dźwięki, a także muzyka. Myślę, że Safari Pinball, którego działanie sprawdziliśmy w dzisiejszym odcinku, spodoba się zarówno dzieciom młodszym, jak i starszym. Zabawka jest naprawdę pięknie wykonana, ma bardzo ciekawą, żywą kolorystykę, sporo ładnych elementów, które są ruchome. Dodatkowo zrobiona jest z bardzo dobrej jakości plastiku. Jest on twardy, ale niezbyt ciężki. W środku czekają na nas piękne, kolorowe kuleczki. Dodatkowa atrakcja to oczywiście dźwięki, a także melodie, które towarzyszą naszej grze. Myślę, że zabawka zajmie każde dziecko na kilka dobrych chwil. Ja oceniam ją na 5 gwiazdek, a Was zapraszam do obejrzenia moich kolejnych recenzji na kanale kochamzabawki.pl. Do zobaczenia!